spotkanie zaprosiliśmy znaczące, liczące się w Bydgoszczy kobiety. Takie jak na przykład pani Urszula Guźlecka, kobieta z pasją, z którą będzie prowadzony wywiad i będzie nam opowiadała o swojej pracy. Na to spotkanie także jest zaproszona emerytowana nauczycielka matematyki, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr Zwyżyn, pani Alina Rzepecka. Będzie przedstawiała swoją twórczość literacką, poetycką. Będzie także wywiad prowadzony z panią wiceprzewodniczącą Rady, przewodniczącą miasta Bydgoszczy, panią Grażyną Ciemniak. Kobiety z sercem, pani Marlena Balcerzak. Będzie także wywiad z koleżanką prowadzony. I na koniec wystąpi chór Kamerata. To jest chór przy Związku Nauczycielstwa Polskiego założony spośród emerytowanych nauczycielek. Prowadzi go pani dyrygentka Hanna Żołkoś i uświetnią naszą uroczystość dzisiaj. Poza tym mamy przygotowaną piękną wystawę prac dziewczyn z Zespołu Szkół Plastycznych i tamte prace można oglądać. Nazywam się Joanna Bagnicka. Jest to dla nas okazja, żeby się pokazać. Tak? Jest to dla nas okazja, żeby się zaprezentować naszą twórczość w sumie po raz pierwszy. I dzięki tej imprezie zorganizowanej przez Demokratyczną Unię Kobiet mamy okazję zaprezentować naszą twórczość. Przy okazji Dnia Kobiet. Także nasze prace dotyczą głównie kobiet i pokazują różne, najczęściej silne kobiety w fotografiach i rysunkach. Nazywam się Agnieszka Zawiszewska i również jestem jedną z artystek dzisiejszego wieczoru, jeśli można tak nazwać. Myślę, że jest to dla nas naprawdę ogromna możliwość, ogromna szansa, skoro możemy się tutaj dzisiaj wystawić. Było to dla nas oczywiście niezwykłe zaskoczenie, ale mamy nadzieję, że takich już wystaw, takich małych wernisaży będzie coraz więcej i mamy nadzieję, że dzięki temu otworzą się przed nami różne drogi. Witam, nazywam się Nicole Fifielska. Na tym wernisażu przedstawiam swoje fotografie, gdzie ukazuję sensualne i kobiety. Mam nadzieję, że spodobają się i chciałabym dążyć w tym kierunku głębiej i przedstawiać więcej swoich prac. Wszystkie święta to są takie rodzynki w tych naszych dniach powszednich, a 8 marca niektóre panie się wstydzą, że jest to święto, bo mówią, nie ma święta mężczyzn, to możemy je wprowadzić. Natomiast tak jak jest dzień wiosny, dlaczego nie miało być święta kobiet, dnia kobiet? Przecież my też jesteśmy swego rodzaju wiosną dla świata czy dla mężczyzn.